Wielkimi krokami zbliżamy się do 6000 widzów na naszym wspólnym kanale, bo to wy jesteście jego znaczącą częścią. Jeśli chcesz z nami tworzyć piękno futbolu, subskrybuj teraz kanał i daj znać o tym w komentarzu. Jaka jest sytuacja Realu Madryt, każdy wie i każdy widzi. W lidze kilkanaście punktów straty do lidera, Puchar Króla to tylko wspomnienie po kompromitującej porażce z Leganes. Jedynym światełkiem w tunelu jest Liga Mistrzów. Tak naprawdę tylko ona trzyma Zidana na posadzie trenera Realu Madryt. Cofnijmy się do początku sezonu i dwumeczu Superpucharu Hiszpanii, w którym Real wręcz rozjechał FC Barcelonę. Królewcy nie pozostawili złudzeń dumie Katalonii, którzy pewnie sięgnęli po kolejny tytuł. Niektórzy właśnie w tym dopatrują się obecnego kryzysu, uważają, że szczyt formy przyszedł tylko na początek sezonu, potem było już tylko gorzej. Kolejnym negatywnym sygnałem było drugie miejsce w grupie Ligi Mistrzów i uznanie wyższości angielskiego Tottenhamu. Jednakże wszystko było jeszcze w granicach normy. Znaczne pogorszenie obrazu królewskich nastąpiło po porażce w El Clasico 0-3. Wtedy zaczęto się zastanawiać, czy Real rzeczywiście jest w kryzysie, czy to jedynie przejściowy stan. Po kilku tygodniach stycznia wiemy, że jest to kryzys, który z czasem się pogłębia. O ile w ostatnim meczu ligowym królewscy zdemolowali Deportivo 7-1, o tyle porażka na własnym stadionie z Leganes i odpadnięcie z Pucharu Króla kwalifikuje się do miana kompromitacji. Wystarczyło popatrzeć na kibiców Realu opuszczających Santiago Bernabeu. Wścieklejszych ludzi trudno było znaleźć. W niedawnym filmie informowaliśmy o decyzji Zidana, która mówi o braku transferów w zimowym okienku. Sam Francuz mówił o silnej kadrze i powrotach kontuzjowanych. To prawda, powrót Bale'a dał bardzo dużo drużynie królewskich. Niestety to może się okazać za mało, tym bardziej, że na horyzoncie starcie z piekielnie silnym PSG na czele z Neymarem. Jeżeli Paryżanie zagrają swoją piłkę, to niestety Real będzie musiał się pożegnać z Ligą Mistrzów. Jednakże z drugiej strony na Champions League królewscy zawsze potrafili się spiąć i pokazać swój kunszt. Może też na to liczy sam Zidane. Z drugiej jednak strony odpadnięcie z tych rozgrywek prawdopodobnie będzie równoznaczne ze zwolnieniem Francuza. Też tak myślicie? Co byście zrobili na miejscu Florentino Pereza? Pozostawili Francuza na posadzie? Poczekali do końca sezonu i potem byście zmienili trenera? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!